remisowa. Raz trafiały jeden, raz drugi. Zobaczymy, jak wytrzymają obaj ten pojedynek kondycyjnie. Po pierwszym starciu spore. To jest, myślę, spora szansa dla Macieja Zega. W ostatnim pojedynku z Włochem Stefano Zoffem Artur Grigorian miał wyraźne problemy kondycyjne. Wygrał ten pojedynek, gdyż był lepszy w pierwszych 7-8 rundach, ale w końcówce tracił wyraźnie oddech i do głosu doszedł Stefano Zoff. Ale Stefano Zoff, mimo 40 na karku, to też 5 lat bardzo utytułowany, były zawodowy mistrz świata, mistrz Europy, a więc fachowiec najwyższej klasy. Na pewno Maciejowi Zeganowi brakowało przed tym pojedynkiem innych trudnych walk na zawodowym ringu. Ja mówiłem już o tym, że on w swojej karierze amatorskiej wygrywał z najlepszymi na świecie, choć nie zdobywał medali na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, ale w zawodowym boksie na tym dłuższym dystansie, który jest nieco inną dyscypliną, nie miał takich ostrych sprawdzianów. Dobry prawy, nie zdążył odchylić się przed prawym prostym Artur Grigorian. To jak znakomitym refleksem, mimo 37 już lat, dysponuje Artur Grigorian. Król Artur, tak nazwali go niemieccy kibice przed laty, gdy zdobył tytuł mistrza świata organizacji WBA, a później kilka razy pod rząd skutecznie go obronił. 17 skutecznych obron tytułu mistrza świata ma na koncie Artur Grigorian, ale atakuje Maciej Zega. I znów prawy, dobry prawy. Znów prawy i lewy na kork. Taka klasyczna akcja Macieja Zegana. Prawy prosty na górę, lewy na dół. I teraz trafił krótkim prawym sierpowym w odpowiedzi na lewy prosty Artura Grigorian. Dobrze walczy, bardzo agresywnie, dynamicznie. Widać, że jest dobrze przygotowany, teraz się pokupił, zaplątał się, wpadł w narożnik. I znów ten lewy, niebezpieczny lewy na korpus, bity pod prawy łokieć Waśka Zega. Na to musi uważać. Nie blokuje tego ciosu. Strasznie nerwowany jest Zbigniew Raupo, siedząc dosłownie metr obok mnie. Krzyczy do Zegana, aby wszedł głębiej prawą nogą. Uderzył prawy prosto na górę i po zwodzie, a później lewy. Chwila spokoju. Czeka, czeka, Zegan pokrył się nisko, uderzył prawy podbródkowy. No, milimetr ten cios. Musnął tylko szczękę Zegana, na szczęście. W swoim stylu walczy Grigorian, on tak lubi to robić najbardziej. Artur Grigorian lubi dyktować swoje warunki i najczęściej to mu się udawało, zarówno w czasach amatorskiej kariery, jak i szczególnie zawodowej. Jedziesz, musisz atakuje, teraz trafił, trafił, jednak kontrował Artur Grigorian, ale na szczęście nic się nie stało, wszystko w porządku, nie był to zbyt precyzyjny, zbyt mocny cios. Dobrze walczy Maciej Zegan. Tu komentator telewizji Dariusz Michalczewski jest na tej walce, jest tu wielu innych znanych mięśniarzy. Widziałem mistrza Europy pokonanego kilka miesięcy temu przez Przemka Saletę, Luana Krasniciego. I teraz Maciej, prawy, prawy, trzymaj się mu lewej strony, będzie ci wchodził lewy. Spojrzał teraz w moim kierunku komentator telewizji ZZF. Podniósł rękę w górę, pokazał gestem na Macieja Zegana, że to Polak jest lepszy, że na razie prowadzi. Oby. Przekonamy się o tym później, gdy walka zakończy się i głos będą mieli sędziowie punktowi. Ale oczywiście nie powiedziane, że będzie trwać 12 rund. Grigorian sporo walk w swojej zawodowej karierze. 35 a 22 wygrał przed czasem Maciej Zegan 24-13. Trzecia runda.
Podwójny prawy prosty. Zegrana. Ale nie było ciosu tego lewą ręką. Prawy prosty na korpus. I lewy na górę, dobrze. Delikatnie nie opuszcza ręce Grigorian. Ale to można się bardzo oszukać. To jest 50, to na znakomite wyczucie dystansu. Potrafi stanąć daleko od rywala. Na nodze zakroczny, odchylić się, wciągnąć poprzednia na kontę i szybko uderzyć. Zegar nie daje nawet chwili oddechu Arturowi Grigorianowi. Klaus to atakuje, uderzył prawym, szkoda, że nie trafił. Był prawy sierp, lewy sierp. O tym przestoju nie ma. Grigorian jeszcze jest szybki. Jeszcze nie zawodzi go refleks. Teraz w okolice ucha trafił Maciej Zegan. Pierwszy, prawa ręka. Bardzo logicznie podpowiada Zbigniew Rauba, by ponawiał akcję Maciej Zegan, aby po nieudanej akcji nie odpuszczał, aby próbował atakować raz jeszcze. Już poziom. No. Lewy z dołu. Myślę, że tu pozycja przy tak prowadzonym pojedynku będzie odgrywać decydującą rolę. I znów niebezpiecznie trafia kontrą z dystansu Artur Grigorian. Ten lewy na szczęście zablokowany przez Zegana. I lewy, sierpow. Ładnie bujnął się w prawo, w lewo, uderzył lewym sierpem, gdy nie trafił prawym. Bardzo ostre tempo podyktował Maciej Zegan i bardzo ostre warunki postawił mistrzowi świata Arturowi Grigorianowi. Proste ruchy, Maciej! Po drugim prawym lewy sierpno! Prawy, prawy, lewy! Kategoria lekka ma kilku wybitnych mistrzów. Floyda Mayweathera Juniora, znakomity technik, fantastycznie utalentowany Amerykanin. Mistrzem świata jest też Rumun Leonard Dorin, był mistrz świata amatorów, nieco młodszy od Artura Grigoriana. Świetny Meksykanin, Castillo, ale też bardzo wysoko oceniany przez fachowców jest Artur Grigorian. Polaka oczywiście na tych listach nie ma, Maciej Zegan. Swoje wszystkie 24 walki stoczył w niższej kategorii, w kategorii super piórkowej. Koniec rundy, znów bardzo dobra runda w wykonaniu Macieja Zegana. Świetne tempo. Myślę, że ta runda chyba, jeśli nie remisowa, to może być punktowana przez sędziów na korzyść Polaka. Pamiętajmy, nie możemy o tym oczywiście zapominać, że ściany zawsze pomagają gospodarzom. Artur Grigorian jest wprawdzie Uzbekiem, walczy pod uzbecką flagą, a flagą Uzbekistanu, ale to są najciekawsze akcje trzeciego starcia. Świetne odchylenie w ostatnim momencie odchylił się Artur Grigorian, ale pamiętajmy o tym, że od 1994 roku Artur Grigorian walczy, mieszka w Hamburgu, walczy w Niemczech. Jego promotorem jest Klaus Peter Koltensam, który jest promotorem Dariusza Michalczewskiego, a więc zawsze sympatia niemieckich kibiców była po stronie Grigoriana. Na niemieckim ringu wygrywa się ciężko, o czym może powiedzieć wielu pięściarzy, którzy tu przyjeżdżali, toczyli wyrównane walki i wracali jako przegrani. Czwarta runda. Nic się nie zmienia, Artur Grigorian najczęściej rusza do ataku dopiero wtedy, gdy rywal już osłabnie, gdy przyjmie odpowiednią ilość ciosów. Za Grigorianem na pewno przemawia ogromne doświadczenie, blisko 400 amatorskich pojedynków. Ponad 20 przegranych. I 9-letnia kariera na zawodowym ringu. To atuty nie do pogardzenia. Ale Maciej Zegan mówi, że przyjechał to, aby zdobyć tytuł mistrza świata. Wie, że takiej szansy szybko może po raz drugi nie dostać. Krótki prawy z dołu, bity przy...